Zobacz, artyleryjski pocisk kulisty. Piękna kuleczka. Mega. Jednofuntowa, ale nie wiem od jakiego działka, wiesz? Ale gdzieś to ma 5,5 cm. Jestem fachowcem od tego, ale zobacz, na tym polu takie rzeczy można znaleźć. No super. Teraz poczekam, aż ja coś znajdę. Żółwik, a ci się chciało w taką pogodę w ogóle na poszukiwania jechać? Jaką? Jest chłodno, fajnie, aby nie padało. No to działamy. Działamy. Zobacz na mój guziczek, jaki znalazłem. Paka, paka, paka. Zobacz. Pyk. A co to za guziczek? To prawdopodobnie to będzie pruskiej poczty kolejowej, bo jest kółeczko i chyba te skrzydełko takie charakterystyczne, nie? Mhm. Ale to też pokazuje, że jest to fajne miejsce. Też mam taki guziczek, tylko że bez niczego. Takiej wielkości. A pokaż go. Wow, w moich szpargach to ja nie wiem, czy ja go znajdę. Pochwal się. Minuta. Szpargałki. A gdzie masz pudełko do monet? Może coś na nim było, ale... No masz podobny, tylko że czysty, nie? A może jest coś tu pod spodem? Tego nie widzę. W domu obejrzymy. Nie wiem. W tej bryłce zarośnięte coś jest tu. Widzicie? Coś dużego? Spójrz, zobaczymy co to jest. Pomału, pomału, pomału. Co to jest? Guzik. A już myślałem, że moneta. Serce mi mocniej zabiło. I to czysty guzik. Podobny do mojego. Chyba nie jest taki czysty, ma tutaj ten. Nie, to jest leżyna tylko w ziemi. Różnorodność patyny. Część jest, część schodzi. Dlatego tak wygląda. Czysty guziom. Zobacz, jaką monetę znalazłem. Jednego srebrnego grosza. A ty co tam działasz? Chińczyka wykopuję. Chińczyka? Zobacz. Srebrna monetka. Jeden srebrny grosz. Wow, zazdroszczę ci. Zazdrościsz mi? Ale ja też tam muszę mieć monetę. No zaraz zobaczymy. Kopniesz, to ja podejdę, nie? Jeden srebrny grosz. A pokaż tutaj do kamery. Będzie ładnie. A nie szkoda ci tych twoich paznokci? Nie. Nie lepiej założyć rękawiczki? Niewygodnie mi. A druga strona? 1855. Wyciągam. A oto mój pomocnik pomaga mi. Nie mogłam wyciągnąć. Posiłki wezwane. Pełno kamieni, ale coś jest. Chwila prawdy, zobacz co to jest. Ja to zawsze się jakby porywam na takie złomowe love story. Ale zobacz, jaki odważnik, jak głęboko był. To waży, zobacz ile. O matko bosko! Kilka kilo. Do woreczka na szczęście pójdzie. No nie wiem, kto to będzie dźwigał. Chyba nie ja. No ja też nie, zostawimy to gdzieś na brzegu. Nie, bierzemy to ze sobą, no coś ty. To będziesz nosił. Będę. Kochana, jak zawzięcie kopie. Oj, te kobiety to. Niby ja taka zawzięta, a mój mężczyzna też kopie. No to co? Mocno. Głęboki sygnał, no to trzeba kopać. Ja każdy mój głęboki sygnał kopię. Jest. Przeczytaj to, co jest napisane na dole. Rosenberg. A Rosenberg to co? To susz. To dawna nazwa miejscowości Susz, gdzie mieszkamy. Piękna, regionalna pamiątka. To są rzeczy, które każdy misiek lubi. Takie rzeczy cieszą oko każdego poszukiwacza. Są to tak zwane pamiątki regionalne. Coś, co charakteryzuje miejsce naszego zamieszkania. Guzik sygnowany napisem Rosenberg. Piękna sprawa. Komuś coś tu się ciągnie i nawet nie czuje. A zobacz, gdzie masz propointera. Bo tak celowo powiesiłam. Na smyczy go masz? Oczywiście, że tak. Tutaj jakiś krążek, ale
nieczytelny do wyczyszczenia. Na pewno jest to monetka. Obstawiajcie, co może być w tej bryłce. Sygnał jest pewny. Przerywam. Jest coś? W tym nie ma. Moneta w tej albo części. Guzio. Tu coś jest. Co to może być? Co to może być? Co to może być? Blaszka. Chciałem was zaskoczyć, natomiast zaskoczyłem sam siebie, bo to jest kawałek blaszki. Trafi do worka złomowego. Warto było kopać tak głęboko, bo wyskoczyła piękna plomba przedstawiająca świętego Jerzego, który zabija smoka. Co masz? Pokaż. Ciężkie. O kurde, nie wiem, jakiś krążek? Ale masz plombę ładną. Patrz. Ja plombę i ty też ołowianą. Zobacz. Patrz, właśnie dlatego nie przycierało. Tam jest chyba pruska, Fryderyk Wilhelm będzie. Naprawdę? Ale jaka kuziwa wielka, gratuluję, nie? A pokaż tutaj, tutaj. Jaka ciężka. No, Fryderyk Wilhelm, podejrzewam, na pierwszy rzut oka. I tu CS jakieś inicjały. Ty masz blombę i ja mam blombę. Jest blomba? No, odwróć na drugą stronę. A faktycznie. Jakieś napisy są. A u ciebie też są napisy, zobacz. Tylko u ciebie są... To też u ciebie są napisy, zobacz. Zrobiłabym spa, ale nie mam chusteczek. Spa? Tak. Naplułabyś? Dokładnie. Nie wolno pluć na monety. Znaczy na monety, na blomby. Znaczy, także widzisz, dwa dołki, dwie blomby. Nazwiemy te pole plombowe pole. Może być. Nakopałaś się, to pochwal się, co znalazłaś teraz. Na parsteczek. Ale ten ciekawszy, krótszy. Ze ziemią jeszcze w środku. No nic dziwnego, nie? Z ziemi go wyciągnęłam. Z ziemi go wyciągnąłeś, no ma ziemi. Na parsteczek. No na parstkach jest, na parstków jest bardzo dużo na polach, nie? Ja już w wcześniejszych filmach mówiłem o tych naparstkach i wspominałem, że kiedyś rodziny wychodziły całe. Całe rodziny wychodziły na polach, kobiety zabierały ze sobą igły, nici i wszystko odbywało się na polu. Pola to taki drugi dom, gdzie ludzie spędzali dużo czasu, stąd takich osobistych rzeczy trafiamy bardzo dużo. Teraz my je wyciągamy. Co my robimy? Wyciągamy je z ziemi. Wyciągamy na parsteczki. Gratuluję. Dziękuję. Pyk i do torebki. Się obrączka. Dokładnie. Jaki numer? Nie widać dokładnie. Patrz, tu jest aluminium w środku, dlatego ci to zapipczyło i znalazłaś to. Jeszcze znalazłam ropuchę, wykopałam. Gdzie ty widzisz tą ropuchę? Tu taka malusia. To jest... No to trzeba jej życie uratować. Gdzie strasz mnie? Zobacz, ona już w letargu, w śnie. Zaraz ją tutaj... Zobaczymy. Ja nie ruszam jej, zobacz. Trzeba jej życie uratować. To ci spała w tym, w dołku. To po co ją wykopałaś? Bo miałam ten, sygnał. Sygnał? Dokładnie. Na monetkę. No powiedzmy. Na obrączkę. I oczywiście nie mogło zabraknąć też polskiej monety, perelowskiej. 10 groszy. I tym oto kończymy dzisiejsze poszukiwania. Nasze poszukiwania dzisiaj dobiegają ku końcowi. Zbliża się wieczór. Chłodno. Ewelinka nam przemarzła. Jedziemy do domku rozgrzać się i przejrzeć to, co znaleźliśmy. Z
Spójrz, to są nasze dzisiejsze znajdki. Skarby z ziemi wyrwane. To jest srebrna moneta, silver grosz. Silver grosz, chyba z 1855 roku. Dokładnie. Niedługo swoim simplexem będziesz takie kopać. Tu plomba, a tu akurat ja znalazłam. Duża plomba. A znaczy taka ciężka. Jakby kogoś uderzył, to by go zranił. Następne plomby. Też plomba. Plomby ołowiane to takie guziczki. Takie pieczątki z odciskiem właściciela, który nadawał jakieś przesyłki, natomiast też były plomby wojskowe. A gdzie jest ta kupieckie. Z Rosenberg? Guzik? Tu jest, zobacz. Patrz, nigdy zobacz, to jest. Guzik, zobacz. Taka pamiątka, słysza. Widzisz, kiedyś producenci, znaczy sprzedawcy dbali o swoją markę. Akurat to jest guzik jednego z lokalnych, dawnych suskich sprzedawców, który na swoje potrzeby zrobił taki guziczek, no i przyszywał do ubrań, które produkował. A to jest medalik. Nie da się go bardziej wyczyścić. No nie da się pewnie wyczyścić, nie? Nie da się. Oliwia, co byś chciała znaleźć na poszukiwaniach? Złoto. Ale tak szczerze powiedz, co? Pieniądze. Pieniądze. Srebrne, złote, miedziane? Nie. No śmiało, jakie? Złote pewnie. Pokaż się, złote. Rozumiemy wszystko. A mama? Złoto. Oj, to złoto. Ty sama jesteś. Ty jesteś moje złotko. No tu masz złoto, ale Weimaru. No widzę. Moneta. Nie jeden detektorysta, jak to kopał, to miał zawał serca, bo myślał, że kopie złoto, a to podobny stop do złota. Wizualnie oczywiście. No tak. Ale i tak bardzo dobrze zachowane. Także dzisiaj wykopki, można powiedzieć, udane. Udane. Bez Oliwii Oliwia była... W szkole. W szkole. Dziękujemy Wam, że dotrwaliście do końca, obejrzeliście cały odcinek. Jak widzieliście na filmie, udało nam się znaleźć sporo różnego rodzaju fancików. Może rarytasów tu nie było, oprócz jednego. Lokalnego guzika z napisem Rosenberg, ponieważ ja zbieram pamiątki regionalne i dla mnie to jest prawdziwy strzał, z czego bardzo się cieszę. Ewelinka znalazła parę guzików, jakiś medalik, plomby i naparstek też, a no i tą dużą plombę. Zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału. Przylajkujcie. Zasubskrybujcie. Skomentujcie. Pomoże nam to w rozwoju kanału. Dotrzemy jakby przez to z większym zasięgiem. No i oczywiście co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.